Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu do rządowego projektu ustawy o ratyfikacji umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Korei z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli 6 października 2010 roku. Tą umowę trzeba generalnie ocenić pozytywnie jako wyraz liberalizacji międzynarodowych stosunków handlowych, w tym wypadku Unii Europejskiej z Koreą, która jest państwem coraz bardziej dynamicznym gospodarczo, również w kontaktach z Unią Europejską. Rynek Korei jest chyba jednak lepiej chroniony do tej pory niż rynek Unii Europejskiej w praktyce, więc wzajemne znoszenie taryf celnych powinno być dla Unii Europejskiej korzystne. Oczywiście mamy również ubytek dochodów z tego tytułu. Szacuje się, że w latach 2004-2006 rocznie przeszło 800 milionów euro stanowiły wpływy do Unii Europejskiej z tytułu taryf celnych. Ten dochód znika, co prawie w całości. Jest pytanie do ministra gospodarki, czy istnieją szacunki, ile faktycznie będą wyrażać się w euro korzyści wynikające ze wzmocnienia strumieni handlu i wzajemnie korzystnej wymiany handlowej. Niepokój oczywiście budzi bilans handlowy Polski z Republiką Korei. 4 miliardy po stronie importu i 200 milionów euro po stronie eksportu. To jest jeden chyba z największych ujemnych bilansów handlowych we wszystkich, w całości stosunków handlowych Polski ze światem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że te 4 miliardy euro importu to przede wszystkim import części podzespołów elektronicznych, również części samochodowych. To jest montaż na reeksport do Unii Europejskiej, zwłaszcza na rynek niemiecki. Ale oczywiście zniesienie taryf celnych ma w tym wypadku również istotne znaczenie i proszę ministra gospodarki o przedstawienie szacunku, jak ten ruch ze strony Unii Europejskiej spowoduje, jakie zmiany spowoduje wysokości wolumenu obrotów z Korei z Polską w tym wypadku. Oczywiście jeszcze bardziej istotną jest rola ministra gospodarki, ale również Ministerstwa Spraw Zagranicznych w promocji polskiego eksportu. Przy takim poziomie eksportu to, co do tej pory sprzedajemy, a więc niewielka ilość artykułów chemicznych, instrumenty precyzyjne, sprzęt medyczny, opony czy niewielka liczba artykułów rolnych, to jest rzecz absolutnie niewystarczająca. Nowa umowa stwarza nowe możliwości zwiększenia polskiego eksportu, ale to wymaga aktywnej polityki rządu. Oczekujemy, że rząd taką politykę będzie realizował. Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za ratyfikacją tej umowy międzynarodowej. Dziękuję bardzo.